Cześć! Z tej strony Błażej z kanału Brickowski, a dzisiaj przedstawię wam cztery przesyłki, które do mnie doszły na przełomie pół roku mniej więcej. Dwa z Pika Brick i dwa z Bricks & Pieces, które teraz przemieniło się na Pika Brick razem z wszystkimi elementami łącznie. Zapraszam do oglądania! Okej, a więc zaczynamy, wydaje mi się, nie ma co przedłużać. Lecimy sobie z pierwszą przesyłeczką z Pick a Brick, która chyba była nawet jako pierwsza zamawiana, także spoko. Ja sobie ją tutaj natnę i zobaczymy, co będzie w środku. Znaczy ja już wiem, co będzie w środku oczywiście, ale okej. Mamy tu jakieś fakturki, coś. No okej. I mamy klocki, które... No co, natniemy sobie ten woreczek. Po na bok, może wam zaraz powiem, ile za to zapłaciłem i przyglądamy się zawartości. No i słuchajcie, kupiłem sobie tak głównie liście w kolorze green, po prostu green. To nie jest ten zielony, który jest na ściankach Pick a Brick albo był. To jest ten taki ciemniejszy lekko, ale ten nie najciemniejszy. Także ich sobie wziąłem sporo tych listków, zaraz wam powiem dokładnie ile, bo to jest fajne w tym Lego Shopie, że tutaj piszą na fakturce, ile dokładnie danego elementu się kupiło. Także tych elementów tutaj kupiłem sobie tych dużych 60, także spoko. Też kupiłem sobie zarówno taki tile 1x2, jak i taki, czyli tan i dark tan. Tile tutaj jest 15 w kolorze tan, no i 20 w kolorze dark tan, także tych jest 15, tych jest 20. To mi się przyda pod ścieżkę. Okej, no i co tu jeszcze mamy? Listki, ale takie, słuchajcie, pewnie nie były zbyt widoczne w tej gęstwinie tych większych liści. Takich małych listków mam 40 tutaj, także w sumie 100 listków. To mi się wydaje, że to jest naprawdę spory zapas do jakichś drzewek, naprawdę super. Dalej, tile. To mi się przyda do LEGO Store'u. Pewnie jak już widzieliście na wstępie z oczywiście serii LEGO Miasta, będziemy kończyli LEGO Store. No i tych tile kupiłem sobie 12 na jakieś wykończenia, żeby takie połówki powykańczać, a tych więcej, czyli 75, bo tych mi było potrzebne. Kiedyś pamiętam, jak był pierwszy LEGO Store, ten taki franczyzowy w Warszawie, one były na Pick a Brick. Wziąłem ich dosyć sporo, ale nie na tyle, żeby tą podłogę wykończyć, bo wtedy brałem tak po prostu te klocki, nie za bardzo wiedziałem, do jakiego jeszcze celu je użyję. Te tile w liczbie 8 sztuk to jest dla mojego kolegi, także jemu po nagraniu wręczę oczywiście. I kupiłem sobie, słuchajcie, takie szybki i to jest coś mega moim zdaniem, takie przeźroczyste. To są takie na jakby wielkość drzwi legowych. I kupiłem 24 sztuki i słuchajcie, naprawdę za 24 sztuki zapłaciłem 7,20, słuchajcie, czyli chyba 30 groszy za jedną sztukę, o ile się nie mylę. Także moim zdaniem to było naprawdę opłacalne, można sobie wziąć takie elementy od dźwigni i wiecie, jakby na pół je zrobić i tutaj jeden, drugi i mamy taki jakby płotek szklany, także to jest moim zdaniem coś świetnego. Tak patrzę, czy coś jeszcze tutaj mamy, taki tile. Jeden chyba tile taki wziąłem po prostu. Pewnie mi był do czegoś przydatny. Takie dwa tile w kolorze zielonym, to pod jakieś znaki czy coś w tym stylu. I co tu jeszcze mamy? To też pod taki pewnie szyld reklamowy, jedna sztuka. I patrzę jeszcze na tą listę, ale chyba nic. Także za tą całą kubkę tutaj zapłaciłem 124 zł. Elementów jest, z tego co tutaj widziałem, chyba tutaj było nawet napisane, tak jest, 258 klocków za tyle, także mniej więcej 50 groszy za element. No i słuchajcie, te liście też były właśnie w spoko nawet cenach, mi się wydaje, że chyba nawet najlepszych. Bardzo mi się to opłacało wtedy, także moim zdaniem jak 50 groszy, tym bardziej, że zobaczcie, no jakie tutaj są rzadkie elementy, głównie liście, no i te szybki, to naprawdę to było bardzo opłacalne. Okej, no wydaje mi się, że będziemy sobie robić taką fajną tutaj kubkę, żeby tego
Może, żeby to się nie pomyliło, to lekko to na bok dam. No i tak, to już mamy otwarte. Tutaj Bricks and Pieces sobie na koniec zostawimy. No i lecimy z drugą przesyłeczką. Nadrabiamy oczywiście przesyłki, które do mnie doszły od stycznia mniej więcej, bo czasu za bardzo nie miałem. Ok, ja pozwolę sobie to zobaczyć, czy żeby tutaj żadna fakturka nie wyleciała nam niespodziewanie. Ok, coś takiego i już wam pokazuję, co tutaj mamy. Albo dobra, sobie tak natniemy znowu. Fajne te woreczki, takie jakby zaplombowane, normalnie bez jakby żadnego tutaj ziploka czy coś takiego. To trzeba po prostu przeciąć, także fajnie, że to tak zgrzewają. Na przykład w Bricks and Pieces, z tego co wiem, są normalnie, chociaż no wtedy tamte jakby opakowania można jeszcze raz wykorzystać, a tych tak średnio. No ale dobra, to sobie wezmę na bok, bo tutaj chyba są moje dane. No i tak, to jest druga z kolei moja paczka z Pick a Brick. No i słuchajcie, mamy takie sadzonki. Teraz, z tego co wiem, te sadzonki są na Pick a Bricku w kolorze oliwkowym oczywiście, a ja mam tutaj w kolorze zielonym, takim jasnym. Zobaczcie, to jest właśnie ten jaśniejszy zielony, który jest jaśniejszy od tego zielonego na liściach. A na ściance Pick a Brick, z tego co wiem, właśnie w tym kolorze są te liście, także to jest różnica. 30 sztuk takich, to jest naprawdę fajne do jakiegoś ściółki, właśnie robienie takich fajnych zarośli czy coś w ten deseń. Te też są w kolorze oliwkowym na ściankach, teraz mi się wydaje. I ich jest, wziąłem 10 sztuk tylko, bo były pewnie droższe. No po 47 groszy sztuka, także tak to wygląda. A za te 30 sztuk zapłaciłem 14 złotych i 10 groszy, także za jeden element wam się wyświetli pewnie tutaj cena, albo tutaj gdzieś dalej, co my tutaj mamy. Już sobie patrzę po kolei. Takie wziąłem dwa do jakichś, nawet jeszcze nie wiem w sumie do czego je wziąłem, ale pewnie musiało mi do czegoś brakować, także na pewno się to przyda. Te klocki wziąłem do budowy jakichś skałek czy coś, ten deseń, 5 sztuk. Tych wziąłem na razie mało na próbę do budowy torów, no ale będzie mi ich potrzebne o wiele więcej. 15 sztuk tych wziąłem do oczywiście budowy ścieżki na pokątną. 25 sztuk takich właśnie zaokrąglonych tajli. Trochę domówiłem tych, bo stwierdziłem, że jednak będę miał ich trochę za mało i wziąłem ich 15, także już to robi liczbę 90 w sumie sztuk w tym filmie. Te wziąłem z myślą do budowy torów, bo widziałem taką metodę jakby na YouTubie, gdzie chyba Bricksy przedstawiał, jak zbudować takie fajne tory zaokrąglone. Ich wziąłem 64 sztuki. Podobnie te właśnie do budowy torów, 35 sztuk takich elek. No i domówiłem sobie jeszcze, stwierdziłem, że tych mam za mało, 10 sztuk tajli w kolorze Dark Tan. Za całość zapłaciłem tutaj 70 zł, a tutaj elementów było, z tego co już patrzę, czy tutaj też było narysowane, tak, 211 oczywiście elementów, tylko że tak jak widzicie, tam było mniej więcej 40 więcej, no ale tam mamy ogrom tego, tych liści i w ogóle objętościowo wychodzi naprawdę dobrze, no a tutaj wychodzi już tak mniej, ale jest to większa ilość elementów, no ale były te elementy oczywiście tańsze. Także tak to się tutaj przedstawia. Ja sobie to teraz może na bok dam znowu, żeby zrobić miejsce oczywiście na Bricks and Pieces, co już będzie naprawdę fajną gratką dla tak naprawdę każdego fana Lego, bo mamy tutaj, no zresztą zaraz zobaczycie, ale pewnie się domyślacie, czy to będą jakieś nietuzinkowe klocki. Ok, tutaj mamy wyjęte to i chyba, o, jest wszystko. I już wam mówię, co my tutaj znaleźliśmy. Taki oto długi hose. On ma bodajże ponad 30 cm. On jest chyba z Titanica, z tego co wiem.
Ja pomyślałem sobie, że jak go potnę, jeszcze w sumie nie wiem, czy go potnę, ale tak miałem jakby początkowo plan na trzy części, to mogę sobie zrobić takie trzy brzuski jakieś, także naprawdę spoko, bo jedno drzewo by było za wysokie na makiety czy coś, chociaż na jakąś fajną makietę by się pewnie takie drzewo nadało, ale nie na moje, mi się wydaje. Także to jest pierwsze. No i mamy tutaj takie właśnie woreczki fajne, legowe, zobaczcie, oryginalne. To jest coś naprawdę super. I wszystkie elementy wysypuję sobie. I pamiętam, że jeden widz mi kiedyś powiedział, że ja sobie kupił te literki na Bricks and Pieces i bardzo mu za to dziękuję, także jak znajdę komentarz, to pozdrawiam tutaj w tym momencie tego widza, mam nadzieję, że ogląda i wie, o kogo chodzi. Także jeden alfabecik sobie dokupiłem, a raczej kupiłem jako pierwszy do mojej kolekcji, to jest naprawdę super sprawa. On chyba kosztował jakieś 6 zł. Lew, słuchajcie. Jeden. Lwiątko do kolekcji oczywiście. Kolejne. Taki pies z zestawu z Friends, tego z serialu. I pomyślałem, że na jakiś szyld reklamowy do sklepu zoologicznego byłby idealny, także wziąłem. Owieczka, słuchajcie. Za niecałe 9 zł. Świetna. Świetny mold, teraz będzie nowy w, albo już jest w farmie. Oczywiście z taką jakby nakładką wełny, więc nie będzie nowy mold, ale nowy mold wełny. Dwie małpki, które są w tym największym zestawie z Safari, sobie dokupiłem. Dwa takie oto do jakichś pnączy robienia klocki, takie wyginające się. No i też kilka takich tulejek brązowych, białych, jak i czarnych. Groszki, jak i tile takie okrągłe w kolorze light bluish grey do robienia ścieżek, a to oczywiście reszta do robienia brzus albo po prostu drzew o kolorze kory w kolorze brązowym. Także to było na tyle i za to zapłaciłem, z tego co tutaj widzę, 100 zł. Także no trochę sporo wyszło, no ale jednak zwierzaki w Lego są dosyć wartościowe, także trzeba o tym pamiętać. No i też ten alfabecik oczywiście tutaj był, także naprawdę sporo to do mnie, do mojej kolekcji dotarło nowych tutaj klocków w tym zamówieniu, no ale jednak nie ukrywajmy, że cena za te zwierzaki jest naprawdę duża. No i co? No i lecimy z ostatnim, najmniejszym opakowaniem tak naprawdę. Takie malutkie, maciupkie opakowanko i sobie je natniemy i zobaczymy, co znaleźliśmy w środku. Ok. Tutaj sobie kartkę sobie wyjmę na bok. No i mamy kolejny woreczek, słuchajcie. I już sobie patrzę na rozpiskę, słuchajcie. I tak. Mamy takie oto elementy. Tego tajla. Słuchajcie. Nie zamawiałem, także coś dodatkowego chyba, chociaż to zamiast niego chyba powinien być ten alfabet, także teraz nie wiem, będę pewnie do Lego Shopu tutaj pisał odnośnie no jakby rozwiązania tej sprawy, bo powinien być tutaj alfabet, widzę, bo jest kwota nabita 6,25, no a tyle taki tile kosztować nie powinien, także to jeszcze sobie rozwiążę, no ale zajmijmy się tutaj dalszą częścią zamówienia oczywiście. Jest to taka garstka tak naprawdę klocków, ale no są to zwierzęta, słuchajcie, zobaczcie sami. No i za taką garstkę przyszło mi zapłacić, słuchajcie, bez oczywiście tego tajla odliczając, 64 zł około, także naprawdę zwierzęta w Lego to jest coś niesamowicie drogiego. Zobaczcie, kotek mały z serii City oczywiście, z tej strażackiej, świetny mold. Taki malutki, że masakra. Zobaczcie, nakujemy sobie go na taką tulejkę. No zobaczcie, jak to się prezentuje. Naprawdę bardzo małe zwierzątko. Kolejne, pingwin. I to jest coś świetnego. Jedna sztuka pingwina chyba 10 zł kosztowała, ale zobaczcie, to jest taki rzadki mold. On chyba występował tylko i wyłącznie w serii minifigurek jednej. 16, o ile dobrze pamiętam. No i jeszcze występował, słuchajcie, w tym lodowisku z tego roku.
chińskiego, także bardzo rzadkie, więc sobie wziąłem 3 sztuki. Dodatkowo owieczki 2, to mówiłem. Także już mam 3, zobaczcie jak fajnie będzie się prezentowało. O, trzecią sobie tutaj zabiorę. O, w taki sposób, fajnie, naprawdę można takie statko fajne zrobić. Tym bardziej, że jeszcze teraz będzie więcej tych owieczek pewnie w tych zestawach. No i trzecią małpkę, także też w sumie w rezultacie mam 3 takie małpki już. I tak to się prezentuje w jednej okazałości, także zwierząt mam tutaj co niemiara. Zaraz będę tutaj cykał zdjęcie na miniaturkę, żeby to fajnie tutaj wyglądało. No zobaczcie, 3 pingwiny, 3 oczywiście owieczki, 3 małpki, lew, lwiątko, ten piesek, masa elementów z brick, nie brick and pieces oczywiście, tylko to jest pick a brick. No i jeszcze to czwarte zamówienie, czyli te listki. No i jestem tutaj w tym momencie otoczony zewsząd elementami, także powiedzcie mi, jak się spodobał wam to taki film. Jest on dosyć długi, bo tutaj mi wyszło prawie 17 minut już. No ale postanowiłem dać wam taki mocarny film z tych wszystkich zamówień, które w ostatnim pół roku złożyłem z Lego.com. Także pewnie będę teraz jeszcze zamówienia nagrywał, bo sporo ich tutaj mi naprzybywało w tym czasie, jak nie nagrywałem. I dajcie znać, czy właśnie wolicie takie potężne jakby filmy, gdzie przedstawiam wam tak naprawdę 4 zamówienia, 3, 2, nie wiem, coś w ten deseń, czy jednak wolicie, żeby te filmy były krótsze i takie po jedno zamówienie albo maksymalnie po 2. Także dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, do następnego, cześć!